Dzień dobry, ja mam na imię Przemek, kanał nazywa się Szpejtech, a dzisiaj dzięki uprzejmości naszego widza w nasze ręce trafił mityczny nóż, czyli SE5. Zapraszam. Słuchajcie, zacznę od pochwy. Pochwa wykonana z kydeksu dość grubego. Z blokadą na możliwość samoczynnego wysunięcia się noża. To znaczy, tutaj jest taka śrubeczka, którą można przesunąć. W momencie, kiedy przesuniemy ją w górę, nóż się trzyma bardzo, bardzo mocno. Natomiast w momencie, kiedy ją przesuniemy w dół, nóż swobodnie można wyjąć z pochwy. Pochwa wykonana bardzo uczciwie, dobrze spasowana. Jak słychać, nóż w pochwie chodzi. Po zaciągnięciu ta blokadka lekko nie chodzi. Również czuć, że nóż leciutko w pochwie się porusza. Natomiast nie ma możliwości, żeby wypadł. Użytkownik dołożył do tej pochwy łóżko na krzesiwo. Na 99% jestem przekonany, że nie jest to oryginalnie przy pochwie, dlatego że jest wykonane z innego kydeksu. Pochwa również posiada dokręcany uchwyt do paska z możliwością montażu bez zdejmowania paska. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie to niewygodne, dlatego że no, ciężko się jak gdyby tutaj wkłada rękę, ale jest zaskakująco wygodny ten uchwyt. Dość mocno elastyczny, wykonany z zupełnie innego materiału, jak jest wykonana pochwa. Niestety nie wiem, co to jest za materiał, więc wam nie powiem. Może ktoś wie, to proszę o napisanie w komentarzu. Blaszka montażowa jest bardzo podobna jak w uchwytach do zapalniczek Zippo. O. I to tyle o pochwie, bo pochwa no, jest zanitowana, poskręcana na śruby. Tutaj jest dołożony pałczyk na zamówienie przez właściciela noża. I to tyle, jeżeli chodzi o pochwie. Jeżeli chodzi o nóż. Nóż jest znany, recenzowany na bardzo wielu kanałach. Tak naprawdę troszkę nas proszono o recenzję tego noża, dlatego że sami zwróciliśmy uwagę, że nóż jest ze stali 1095, czyli ze stali, którą podobał sobie również Schrade między innymi, czy Ontario. Natomiast jeżeli chodzi o technikalia, zaraz przejdziemy sobie do użytkowania. Jeżeli chodzi o technikalia, nóż ma 27,9 cm, z czego ostrego mamy 13,3 cm. Rękojeść wykonana jest z mikarty, skręcona na 3 śruby. Do tego w rękojeści mamy otwór do łuku ogniowego.
oczywiście oczko na końcu oraz skull crusher do zbijania szyb. Nóż ma bodajże 6,3 mm grubości, szlif niepełny, płaski. Jest pokryty powłoką, też wam nie powiem jaką. Widać, że użytkownik tego noża użytkował go dosyć intensywnie. Ta powłoka schodzi. Jest to powłoka antykorozyjna, dlatego że stal 1095, jak wiadomo, bardzo, bardzo lubi rdzewieć. Jeżeli chodzi o rękojeść, rękojeść jest długa. Ja mam dosyć małe ręce, dłonie i ta rękojeść jest dla mnie za długa i za duża, zarówno do prac takich lekkich, tak, czyli przygotowanie sobie jedzenia. Tak, można tym nożem przygotować jedzenie. Robiłem nim jedzenie, kroiłem nim pomidora na którymś z wypadów. Nie wiem, czy przypadkiem nie jak ostatnio, jak nagrywałem test latarki Olight, to był to nóż, którego używałem jak gdyby jako podstawowego noża. Oczywiście na górze jest jimping. Jimping nie jest bardzo agresywny, palec po nim może się ześliznąć, aczkolwiek nie gryzie w palec tak jak na przykład jimping w nożu Grześka Przątka. To jeżeli chodzi o rękojeść. Nóż jest potężnym narzędziem, dlatego że waży prawie pół kilo, 460 parę gramów. Możecie tam sprawdzić sobie na... Znalazłem ten nóż na cqb.pl, znalazłem go na Amazonie, oczywiście można go wciąż kupić na Amazonie, to jest $244, w CQB 1000 z groszem, więc nóż jest do dostania jak najbardziej. Jeżeli chodzi o walory użytkowe, nóż jest zrobiony, ja wiem, z blachy, którą stosuje się, nie wiem, w piórach od resorów w lokomotywie. Jest bardzo gruby, bardzo ciężki i moim zdaniem jest, jakby wam to powiedzieć, niedoważony, chyba tak bym to nazwał. Dlatego, że przy tak ciężkim nożu jego głównym walorem jest jego bezwładność i siła, jaką można przyłożyć, czy pęd, do jakiego można go doprowadzić. Natomiast z powodu tego niewyważenia, w mojej opinii, podczas pracy, ja tam podejrzewam, że na początku, jeszcze przed filmem, wam takie wstawki robiłem z jakiegoś rąbania, batonowania. Ja osobiście muszę przedłużać sobie uchwyt, czyli łapać go w ten sposób. Wtedy on ma dla mnie najlepszą siłę uderzenia. Niestety, z powodu wielkości rękojeści, może tego, że mam małą dłoń, ten nóż trzymany za koniec wyrywa się z ręki. Ta rękojeść się zwęża ku końcowi. Z tego powodu, podejrzewam, nie ma pewnego chwytu na końcu noża, co przekłada się na to, że po prostu ucieka z ręki i ten laniard z tyłu, on nic nie daje. To znaczy, nie można sobie za jego pomocą przedłużyć uchwytu, dlatego że ta rękojeść jest tak duża i tak gruba, że tego laniarda po prostu w ręku nie czuć. On jest raczej do założenia na nadgarstek, żeby rzeczywiście w momencie, kiedy nam ten nóż ucieka, żeby on nam po prostu nie zwiał jakoś permanentnie. Jeżeli chodzi o jego walory użytku codziennego, są żadne. To znaczy, z powodu tego, że to jest płoza od lokomotywy, to do użytku codziennego czy do użytku bushcraftowego nóż jest niespecjalnie wygodny. To znaczy, można nim wykonać jedzenie czy większość prac typowych, obozowych, natomiast jest po prostu do tego niewygodny. Nie jest do tego. Jeżeli chodzi o jego warunki jako noża, noża, który został stworzony z przeznaczeniem survivalowym, tak? To znaczy, to jest nóż, który ma być typowo do survivalu, to jak najbardziej jest to
nóż wykonany bardzo dobrze. Jest pewny, nie słyszałem, a może nie zdarzyło mi się słyszeć, żeby gdzieś zawodził przy mocy, którą można w niego przyłożyć, żeby gdzieś on zawodził, to znaczy był źle wykonany pod kątem obróbki dzieplnej i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli chodzi o nóż trójwalowy, jak najbardziej się sprawdzi, to znaczy pomoże przy wszystkich pracach i wykona wszystkie prace, które takiemu nożowi można jak gdyby zlecić. Natomiast nie należy się wtedy doszukiwać wygody, dlatego że ten nóż nie został do tego stworzony, żeby być wygodny w użytkowaniu, ma być nożem pewnym i który będzie nożem nie tyle uniwersalnym, co będzie zapewniał bezpieczeństwo użytkowania. O. Jak najbardziej tak, jak najbardziej się sprawdzi. Jeżeli chodzi o jego jakość wykonania, powiem wam szczerze, nawet nie będę tego oceniał, dlatego że ciężko w takim nożu szukać walorów estetycznych. Na pewno okładziny nie są do końca równe, szlif jest dość poprawnie wykonany, aczkolwiek widać, że nie jest tu włożona praca artystyczna. Jest to typowo praca, wykonanie typowego robola. Tak więc nawet nie będę się starał go określać czy oceniać pod kątem walorów estetycznych. Pod kątem walorów użytkowych tak naprawdę jimping jest wystarczający. Jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy. On jest hartowany na 55-57 Hz i to mnie denerwuje mnie to, dlatego że podawanie, że nóż został zahartowany na 55-57 Hz, to jest podawanie wartości twardości sprawdzanej pilnikiem. Bo ktoś sprawdził. Jeżeli się sprawdza na twardościomierzu, to dostaje się wynik dokładny. I podawanie, że on ma w okolicach 55-57 Hz, to nie jest podawanie wartości twardości tego noża dla tej ceny przede wszystkim, tak? Każdy nóż powinien być sprawdzony i powinien mieć dokładną twardość. Powinny być hartowane dokładnie w ten sam sposób, więc twardość powinna być porównywalna, nie powinno się jej podawać w przedziale. Natomiast jak gdyby twardość 55-57 Hz powinna sprawiać, że ten nóż powinien się dosyć dobrze ostrzyć w terenie. Czyli na jakimś kamieniu, na jakiejś ostrzałce podręcznej i tak dalej, i tak dalej. To jak gdyby, ale to jest walor noży survivalowych i wszystkie noże survivalowe w zasadzie w podobny sposób się hartuje, żeby one w terenie, można było je w terenie naostrzyć. Wiadomo, że dookoła tego noża narósł jakiś mit, że w ogóle jest to nóż, który z Aiwai. Z drugiej strony ma swoich przeciwników, bo jest zrobiony ze stali, z której noże kosztują po 100 parę złotych. Nie znam się, więc wypowiem się. Wiadomo, że Esse się ceni. Wiadomo, że Esse o jakość tego noża pod kątem walorów survivalowych dba. Wiadomo, że jest to narzędzie dość niezawodne i dość przemyślane. Może z powodu moich małych dłoni, może z powodu pewnej wady rękojeści, niewygodny jest dla mnie w użytkowaniu, ale też nie należy się w tym nożu takich rzeczy doszukiwać. On przede wszystkim ma pomóc w przetrwaniu. Ponieważ osobiście nie jestem pilotem śmigłowca na Bliskim Wschodzie, nie jestem survivalowcem, to sens wydania na ten nóż 1000 zł nie jest dla mnie dostrzegalny. Naprawdę wolę kupić nóż od Grześka Przątka na przykład. To jest przykład, bo jego testowaliśmy, tak?
Natomiast nie jestem w stanie określić, czy on nie jest wart tych pieniędzy. On nie jest wart tych pieniędzy dla mnie, bo ja z jego walorów nie skorzystam. Nie będą mi one potrzebne prawdopodobnie, dlatego nie jestem w stanie tego ocenić. W mojej ocenie rzeczywiście ten nóż jest przydrogi, mniej więcej dwukrotnie. Tak ja to szacuję, tak? Nóż jest wykonany, tak jak mówię, jest wykonany solidnie do przeznaczenia, do którego został stworzony i tyle. Praca nim nie sprawia mi przyjemności. To znaczy nie odczuwam pewności przy pracy nim, dlatego że mam bardzo duży dyskomfort właśnie przy uchwycie tego noża. Natomiast jak gdyby twierdzenie, że tym nożem nie da się przyrządzić jedzenia i tak dalej, jest bzdurą, da się niewygodnie, ale w sytuacji survivalowej jak najbardziej możliwe, bezproblemowe i jak gdyby spełni swoją rolę. Spełni swoją rolę również przy wyważaniu drzwi, podważaniu klapot, studzienek i różnych innych czynności, które można wymagać od noża survivalowego, dlatego że tak naprawdę chyba nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co osoba, która musi przetrwać, nieważne, czy są to warunki leśne, czy są to warunki miejskie, proszę pamiętać też, że noży survivalowych używają między innymi piloci, którzy no, mają w założeniu móc przetrwać na terytorium na przykład wroga również w warunkach miejskich. To ten nóż prawdopodobnie w tych wszystkich warunkach się sprawdzi i na pewno będzie użyteczny. W moim przekonaniu pobawiłem się tym nożem. Sprawdziłem. Rzeczywiście to łom. Rzeczywiście można nim zrobić wszystko. Rzeczywiście prawdopodobnie nie jestem w stanie go w taki sposób przetestować. Jest to nóż, który wytrzyma bardzo, bardzo wiele. Natomiast, tak jak powiedziałem, w przypadku mojego użytkowania wydanie tych pieniędzy na ten nóż mija się troszeczkę z celem, to znaczy wolę zapłacić makerowi za nóż, który będzie bardziej dostosowany do moich potrzeb. Mówię, nie jestem pilotem śmigłowca, nie jestem komandosem, tak, żeby tego typu narzędzie było mi potrzebne. Jest to narzędzie ciężkie i bardzo, bardzo ograniczonym przeznaczeniu. Nie pod kątem pracy, którą może wykonać, tylko sytuacji, w których może być potrzebny. O! Nie mogę wam powiedzieć, kupcie, nie kupcie, bo to jak gdyby nie do mnie należy. To, ta ocena, jakby to podsumować, nóż nie zrobił na mnie wrażenia wow. Ale również absolutnie pod żadnym kątem mnie nie zawiódł. Oczywiście starając się go oceniać z punktu widzenia osoby, która... Znaczy, starając się go oceniać z perspektywy jego przeznaczenia, tak? To nie jest nóż bushcraftowy. I tyle. Do was należy ocena, czy takie narzędzie wam się przyda lub czy takie narzędzie jest wam potrzebne. Jeżeli jest wam potrzebne, to nie będziecie zawiedzeni. Jeżeli nie jest wam potrzebne, to jednak poszukałbym czegoś, co bardziej będzie pasowało do waszych prac, które chcecie nożem wykonywać. I tyle. Bardzo dziękujemy naszemu widzowi, który udostępnił nam ten nóż, dlatego że no, nie nabylibyśmy go do testów, a dzięki tobie, bracie, mieliśmy możliwość pobawienia się tym nożem, przetestowania go, sprawdzenia jego mityczności. Mamy nadzieję, że jeszcze parę takich kwiatków trafi w nasze ręce. Jeszcze raz bardzo, bardzo ci dziękuję i
I do zobaczenia. I zapraszamy Was oczywiście do subskrybowania kanału, zapraszamy Was na nasze social media, zapraszamy Was do oglądania naszych kolejnych recenzji oraz tych, które już tam, gdzieś tam za nami.